bo jesteśmy już na żywo. O! Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Jana Szeptalin. Ze mną dzisiaj w programie, w barwnym podcaście, Mirosław Orzechowski. Filozof. Witam serdecznie. Teresa kazała mi się uśmiechać, żebym od razu nie zraził wszystkich. Także ten uśmiech taki, to właśnie z tego powodu, że was nie zrazić. Myślę, że to się nam w ogóle uda, mam nadzieję, że tutaj dobrze wypadniemy, że nic nam się tutaj nie zablokuje. Mam nadzieję, że dobrze nas słychać. O, widzę już tu pierwszy komentarz. Pisze do nas Teresa, że witam nas z Konina. Cześć Teresa, miło cię widzieć, nasza wierna oglądaczko. Szanowni Państwo, potrzebujemy teraz jeszcze kilka minut na udostępnienie naszego działania w różnych grupach, także za sekundkę rozpocznie się nasza rozmowa. Zachęcamy wszystkich słuchających, oglądających do przygotowania sobie teraz herbatki albo kawki. My już jesteśmy przygotowani, więc my tutaj w tej chwili zrealizujemy nasze działanie techniczne ostatnie i za chwileczkę sobie porozmawiamy. Jak? Ja już udostępniam nas w zaprzyjaźnionych grupach, czyli w takich, z których mam nadzieję, że też kolejne osoby zauważą, że rozmawiamy. Tak, ja też udostępnię. O, jest. Zapraszamy Kulturę w kwarantannie. Mam nadzieję, że barwny śpiew, moja grupa śpiewająca też, ktoś tutaj się zgłosi. Grupa Barwy i Brzmienia, zapraszamy serdecznie. Kultura w sieci, zapraszamy do słuchania i do oglądania. Jeszcze. A tu mi wyskakuje. Przestrzenie online. Wyskakuje mi, że to jest 13. To dobry znak. Dzisiaj jest 13. 13 podcast. Trzynasty podcast, tak jest. To dobrze rokuje, myślę. Ja tak myślę, że to jest taka wesoła trzynastka. Albo widzę, że tutaj Teresa pisze do nas, że ogląda nas pomimo słabego internetu. Mam nadzieję, że nie będzie... Poświęca się po prostu. Kobieta się poświęca i mimo słabego internetu jednak postanowiła wysłuchać. Przynajmniej wysłuchać. Dobrze, my tak może więcej będziemy tutaj rozmawiać. Nie, no będzie też ta część wizualna, także zachęcamy też do zerkania, co tu się będzie pojawiało. Ale to też będzie można trochę zobaczyć po fakcie. Tak. To wyjdzie przed dom, a przed domem na pewno będzie lepszy internet. Ja jeszcze udostępniam na moim Facebooku i myślę, że to tyle. Jeśli gdzieś jeszcze zapomniałam opublikować, to no niestety trudno. Okej. Trzynasty i do tego piątek. O! 13 i piątek. Wszystko się zgadza. Ja mam dzisiaj... Ze mną jest czarny kot. No właśnie, tutaj chyba to o tym kotku jest mowa. Dawaj Edka do kompletu, Mirku. Ale Edek, kiedy coś trzeba się pokazać, kiedy gdzieś, to Edek tak chowy, absolutnie nie można go znaleźć. Okej, no czyli... I podejrzewam, że teraz jest gdzieś... Komuś drogi. Albo może komuś właśnie coś przebiega. No właśnie, w piątek 13 czarny kot Mietek. Czarny kot Edek. Edek czarny kot. Mietek jest rudy. To są dwa wasze koty, czy jeszcze jest ich więcej? Jeszcze jest Tolek.
Makrel, no właśnie, w kolorze. Wesoła kocia kompania. To w takim razie ja już tutaj z technicznej strony wydaje mi się, że już wszystkiego dopilnowałam, co miałam dopilnować. Szanowni Państwo, możecie nas oglądać na profilu Jaga Szeptalin Barwy i Brzmienia, możecie nas oglądać na grupie Barwy i Brzmienia, a także na YouTubie na profilu Jaga Szeptalin Barwy i Brzmienia. Tam w tych wszystkich przestrzeniach możecie komentować, zadawać pytania do Mirosława, do dzisiejszego gościa. I my będziemy te pytania widzieli i postaramy się na bieżąco na nie odpowiadać. Jeśli chodzi o nasze rzeczy organizacyjne, to jeszcze nie mogę zapomnieć tutaj o rzeczach najważniejszych, czyli jesteśmy tutaj w tej przestrzeni internetowej dzięki grupie Kultura w Kwarantannie. Mamy tutaj dzięki Kulturze w Kwarantannie możliwość skorzystania z tego tutaj dziennikarskiego rozwiązania, czyli z różnych miejsc rozmawiamy sobie jednocześnie na jednym ekranie i nas Państwo dobrze widzicie i mam nadzieję też, że słyszycie. Także dziękujemy Kulturze w Kwarantannie. Jeśli mają Państwo ochotę wesprzeć Barwny Podcast albo Kulturę w Kwarantannie, to serdecznie do tego zachęcam. Szczegóły, jak można to zrobić, są w opisie do dzisiejszego podcastu. Co jeszcze tutaj ważnego się powinno wydarzyć? Tak, pamiętajcie, Szanowni Państwo, że będzie nam bardzo miło, jeśli pojawią się jakieś pytania i komentarze. A tymczasem jeszcze raz przedstawię się. Ja nazywam się Jaga Szeptalin, ze mną Mirosław Orzechowski. Witam serdecznie, oficjalnie już witam serdecznie. Teraz już oficjalnie. Mirosław, człowiek wielu talentów, filozof, reżyser, rysownik, malarz, wszystko jednocześnie, scenarzysta, poeta. No właśnie. To jest w ogóle wspaniałe i tak ja to tak czuję, jest mi bardzo miło spotykać takie osoby, które mają takie szerokie zainteresowania i no właśnie, i ciekawią się różnymi aspektami życia. Także zawsze jest jakiś problem. Na jaki temat rozmawiać? No dzisiaj ja sobie tak założyłam, że będziemy rozmawiać o Twojej twórczości, że pojawią się wątki te plastyczne, czyli rysunki i obrazy oraz pojawi się fragment sztuki. No i to będzie nasz dzisiejszy główny. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale myślę, że będziemy rozmawiać tak, jak nas po prostu wena piątkowa 13 w piątek poprowadzi. Tutaj to jest tak, jak przygotowujesz prostowanie. Scenograf, jeszcze i dramatopisarz, jeszcze do tego śpiewa w dwóch chórach. No właśnie, właśnie. Czyli te muzyczne aspekty też się pojawiają. No ale do muzyki to współpracujemy z dwoma bardzo dobrymi muzykami, którzy piszą dla nas, do naszych sztuk muzykę. To jest Wojtek Kiwerk i Ryszard Dobrączek. I to można, tego można naprawdę słuchać, jak powinno się nagrywać to na płyty osobne. A ostatnio, wczoraj, też na żywo była taka transmisja Wojtka Kiwera z jego muzyką elektroniczną na Lekkim Teatrze Przenośnym. Udostępniliśmy to, także jeżeli ktoś chce, to może zobaczyć, jak to brzmi, a brzmi pięknie. No ja też już miałam przyjemność posłuchać fragmentu, także polecam. I może już tutaj nasza rozmowa tak się skierowała, więc pojawia się już Lekki Teatr Przenośny, czyli twoje dzieło, które utworzyłeś.
Znaczy, moje dzieło to jest, teatr nigdy nie jest dziełem jednej osoby i to trzeba od razu powiedzieć. Była taka pani w targowisku niedaleko Bochni, która mnie kopnęła, pani Anna Wójtowicz, która mnie kopnęła i powiedziała: zrób teatr, bo akurat potrzebujemy teatru. No i tyle. I tak się zaczęło. A potem przychodzili kolejni ludzie i no ja byłem jednym z nich po prostu. A że akurat najdłużej wytrwałem w tym, bo to już jest 22 lata, jak trwa teatr, trwa nasz teatr. I ciągle znajdują się nowi, bardzo tacy zaangażowani ludzie. A najbardziej zaangażowana jest oczywiście Teresa, która jest aktualnie naddyrektorem Lekkiego Teatru Przenośnego, czyli dyrektorem wszystkich dyrektorów. Także my wszyscy jesteśmy tacy malutcy przy niej. No to myślę, że też to jest dobra współpraca, bo widzę, że jest duża aktywność wasza i waszego teatru. Tutaj jeszcze mamy kolejną informację odnośnie budowania właśnie teatru, że i potrafisz machać łopatą i stukać młotkiem i sam budujesz scenografię, także to wyobrażenie o tym, jak ten teatr powstawał, ono jest coraz pełniejsze. Powiedz mi, Mirku, jeśli chodzi o Lekki Teatr Przenośny, bardzo dużo działań podjęliście teraz w tym czasie ograniczonego kontaktu międzyludzkiego. Ciągle działacie. Powiedz proszę, nad czym teraz pracujecie? Pracujemy w wielu różnych kierunkach, bo rejestrowaliśmy te dotychczasowe spektakle. Zarejestrowaliśmy dwa i mamy w planie jeszcze jedną rejestrację. Tego się uczymy od nowa, w związku z czym może to nawet nie jest doskonałe, ale jest świadectwem jakimś naszej pracy. Poza tym Teresy pomysł właśnie zorganizowanie festiwalu twórczości literatury twórców śląskich, tak to się nazywało. Przysyłano nam i twórcy przysyłali, i recytatorzy przysyłali różne fragmenty swoje. My to opracowywaliśmy i na stronie, na Facebooku Lekkiego Teatru Przenośnego i na Facebooku Promuj Śląsk. O Promuj Śląsk to by trzeba jeszcze poza tym powiedzieć. To jest pokazywane i można zobaczyć, jak sami twórcy czytają lub mówią swoje utwory lub jak inni ich prezentują. Poza tym, no, mimo wszystko, mimo tych obostrzeń, no, musimy jakoś, żeby choćby po to, żeby zachować zespół. Ten zespół musi działać, bo to jest tak jak w sporcie. Nie robimy czegoś, to tracimy pewne sprawności i potem to samo trzeba zacząć robić od nowa. Wiadomo, jak jest na przykład przy śpiewaniu, że no, mamy coraz większe kłopoty i zaczynając od oddechu, a kończąc na barwie, a dokładnie tak samo jest w całej działalności artystycznej. Jeżeli przestaniemy rysować na jakiś czas, to potem trzeba się rozrysować, czyli rozgrzać jakby w długim czasie, żeby znowu zyskać jakąś formę, żeby znowu zyskać tę kreskę zamierzoną, a nie przypadkową, prawda? A więc zaczęliśmy pracę nad dwoma spektaklami w zasadzie. Pierwszy to jest monodram, bardzo ładny tytuł, postmodernistyczne zachowania miłosne.
Także to jest monogram. I drugi, cul de balance albo klas społecznych, zmieszanie, czyli o tym, jak trudna jest komunikacja między osobnikami o różnym uposażeniu ideowym. To bardzo taki temat na czasie. No to jest jeden z tych tytułów, która jak widz idzie na spektakl, to nie bardzo niedokładnie wie, na jaki spektakl idzie. No ale wyobrażam sobie, że jeśli już tu pojawia się spór ideowy, to można znaleźć jakąś swoją stronę. W ogóle, żeby nie było to... Żeby nie było to, że to jest jakaś doraźna sztuka. Ta sztuka była napisana około 25 lat temu, także to się nie zmienia. Ludzie się nie zmieniają, sytuacje się zmieniają, ale ludzie są ciągle tacy sami. Tak jak Molière wyśmiewał niektóre osobniki w zamierzchłych czasach, tak my wyśmiewamy te same osobniki w obecnych czasach, i tylko oni się inaczej ubierają. A oprócz tego nic się nie zmienia. No tak, można tak sobie właśnie to wyobrażać, że sytuacja ta zewnętrzna jest różna, a ludzie tak jakby mają... No może jest coś takiego jak natura ludzka po prostu. Jesteśmy wciąż podobni do naszych przodków, powtarzamy różne schematy. A mogę komuś podziękować w tym momencie? Bardzo proszę. Bo ja chciałem tak podziękować temu w dyrekcji Chorzowskiego Centrum Kultury, że nas ciągle jeszcze tam trzyma i znosi. Mimo tego, że w tych warunkach ciężko jest z nami. Ale ciągle tam pani i Jolanta Motyka i Tomasz Ignalski nas hołubią i czujemy się hołubieni tam. To ja tak to prywatnie, tak na chwilę chciałem tylko. To jest miejsce, gdzie wasz teatr ma próby i tam też wystawiacie swoje sztuki. To jest na trzecim piętrze Chorzowskiego Centrum Kultury. Oddano nam we władanie salę, którą my przysposobiliśmy, budując sobie tam scenę. A to jest bardzo fajna sala, ponieważ sama scena to jest 2/3 sali, a widzów się tak wtłacza dookoła. Żeby mogli poczuć się w trakcie sztuki, tak jakby byli sami w tej sytuacji. No tak jakby byli, ponieważ są w odległości czasem 2 metrów od grającego. A przy okazji grający nie może oszukiwać, tylko musi grać. Nie można zerkać do ściągawki. A to nie, zawsze są jakieś sytuacje trudne. Mamy nawet suflera. Często, ponieważ jesteśmy mimo wszystko teatrem amatorskim, w związku z czym nie mamy dostatecznie dużo czasu na przygotowanie, nie pracujemy w tym, dlatego zdarza się dużo, niedużo. To ja mówię dużo. Zdarza się trochę takich sytuacji śmiesznych i trudnych. To są zawsze do takiego bieżącego rozwiązania sytuacji. No, zawsze na scenie to jest tak, że jest sytuacja i trzeba ją rozwiązywać, a za każdym razem jest inna. Żywią. Tak mniej więcej to wygląda. To może w takim razie zaprosimy Państwa teraz do wysłuchania fragmentu spektaklu w reżyserii właśnie Mirosława, też scenariusz również twój, Mirku, a do tego w bonusie Mirek wystąpi tam. Ale ja to muszę od razu powiedzieć, że ja występuję w ostateczności. Nie było po prostu nikogo w tym wieku. Pod ręką. No. Że tutaj wyszło tak, jakby w ogóle, jakbyś ćwiczył cały czas.
To zapraszamy Państwa w tej chwili na fragment spektaklu, rozmowy o tym, co nie jest i nigdy nie było. Oczywiście to jest to właśnie wykonanie lekkiego teatru przenośnego, scenariusz i reżyseria Mirosław Orzechowski. Występuje Iza Terlecka i Mirosław Orzechowski. Uśmiech zastyga nam. Siądź sobie tu razem ze mną. Nie mogę, póki nie znajdę jakiegoś bezpiecznego miejsca dla mojego portfela. A ty powiedz, jakby to był twój własny portfel, to gdzie ty byś go schował, żebyś go później sam nie znalazł? No, chyba nie chcesz schować tak portfela, żebyś go potem nie znalazła. No mi nie chodzi o to, żebyś ty go nie znalazł, jak ja go schowam. Oj kobieto, ty się zastanów, co ty mówisz. No przecież jak ja ci powiem, gdzie masz schować portfel, a ty go tam schowasz, to ja będę wiedział, gdzie go schowałaś i go od razu znajdę. No tak, no masz rację. A jak ty będziesz wiedział, to i oni będą wiedzieć. Odwróć się do ściany i nie patrz się, jak ja będę chować mój portfel. Jezus Maria, ależ w tym portfelu nic nie ma. No, pokaż mi go tutaj. Rzeczywiście nic nie ma, ale tu nawet jakby co było, to by było wypadało, że o, jest kompletna ruina. Jaka ruina? To jest portfel od mojego tatusia, cały ze skóry, amerykański. Ale tatuś, no panie świeć nad jego duszą, opuścił nas chyba jeszcze w latach 60. Jakich 60? W 72 we wrześniu. A ja w tym portfelu jeszcze miałam dowód i legitymację. A ty mi tu będziesz o jakichś 60 latach. 60 czy 70, ale to i tak ponad 40 lat. No. Ja od razu czuję, że jestem tą postacią z portfelem. Wiem, że twoje nie, nie, nie. Zawsze, na to sobie trzeba zasłużyć w latach. Nie, to tak od razu się tym nie zostaje. Jadzią. Ale to można mieć taki portfel. No, już wcześniej. No, musi minąć te 40 lat. Kiedy ten portfel, od powstania tego portfela, tak? Tak jest. Chomikowanie to jest zdecydowanie moja cecha wrodzona, więc też tak widzę, że to jest ciekawe, w jaki sposób ty postrzegasz w ogóle te postacie, które się tam pojawiają i myślę sobie, że to musi być związane z twoim wykształceniem filozoficznym, że umiesz właśnie tak zaobserwować ludzi i dostrzec te różne przywary. Myślę, że to twoja spostrzegawczość, ale też wykształcenie kierunkowe. No, wykształcenie filozoficzne to jest bardzo dobre wykształcenie. Można po nim krany naprawiać, można teatr prowadzić, prawda? To wszystko można. Ale oczywiście, że zawsze konsekwencja myślenia jest potrzebna, ale tak naprawdę to każdy, obserwując swoje otoczenie, może zobaczyć to wszystko. Tylko my bardzo rzadko obserwujemy otoczenie, a częściej jesteśmy zajęci samymi sobą i w związku z czym o sobie bardzo dużo możemy powiedzieć, a o innych mniej. A ja jestem wredny, no po prostu jestem wredny podglądacz i z tego biorą się te sztuki.
No właśnie, tutaj zostało zadane pytanie, czy ja się odnajduję w tej postaci. No myślę, że tak, że odnalazłabym się, ale ja zdecydowanie nie mam problemu z tym, żeby coś schować tak, żeby tego potem nie móc znaleźć. Ale to chyba, to ja się solidaryzuję z tobą. Ja też mam takie problemy. Często chowam i zastanawiam się, czy przy burzeniu domu znajdzie się to. Bo wcześniej na pewno nie. Ale jaka niespodzianka będzie, tak jest. Mirku, takie mam pytanie do ciebie muzyczne. Jaka muzyka prowadzi cię teraz w czasie izolacji, no może już teraz trochę mniejszej, ale takiego jednak ograniczonego spotykania się z ludźmi? Jaka muzyka mnie prowadzi? Bardzo dobre pytanie. Jedynym miejscem, gdzie regularnie słucham muzyki, to jest samochód. Jak dużo jeżdżę, to dużo słucham. A tam mam absolutnie wszystko od muzyki poważnej po soul, jakiś blues, czy muzykę rozrywkową, taką lżejszą. No, słucham wszystkiego. To, co mnie... Ja próbuję sobie zawsze patrzeć na to, na synchronizację obrazów, które tworzę, obrazu scenicznego, które tworzę, z tym, jakby to brzmiało z daną muzyką. I to jest takim moim zajęciem. Ale czego słucham? W tym momencie mówię, bardzo zafascynowany jestem ostatnim tym nagraniem Wojtka Kiwera. Słuchałem wczoraj i to jest taka muzyka, która dzięki której człowiek wchodzi w pewien trans taki i może to towarzyszyć nam w naszych działaniach. Tak, a poza tym bardzo często oglądam opery, ponieważ i fascynuje mnie ruch sceniczny, a ruch śpiewanie na scenie i tak dalej, ale to już z tej drugiej strony, jako osoby malującej. Bawię się rysowaniem ruchu. I to balet, opera, czy muzyka w ogóle ostatnio fantastyczna, to symfonia Szostakowicza, ale nie patrzyłem poza samą symfonią, która no, wstrząsa czasem. Symfonia Leningradzka się nazywa, numerów nie pamiętam. Patrzę na realizację i na obrazy osób zaangażowanych w wspólne tworzenie takiej muzyki, na tę koncentrację, na to działanie jednego człowieka, który ma opanować całą ogromną grupę, a jak jest przykład Carmina Burana, to są ogromne, to jest ogromny chór, ogromna orkiestra i jeszcze chór dziecięcy tam z boku i tak dalej. I to jeden człowiek, i soliści oczywiście, jeden człowiek, który macha czymś tam, a oni działają tak, jak on chce. To jest fascynujące dla mnie. To może w takim razie ja tutaj w komentarzach udostępnię te inspiracje, o których mówisz. Najpierw udostępniam link do wczorajszego koncertu Wojtka Kiwera, symfonię, o której wspominasz, Szostakowicza, żeby Państwo mogli sobie też te inspiracje poczuć, o których Mirosław Orzechowski tutaj do nas mówi, ale widzę tutaj komentarz, w którym mówi ktoś do nas, że pracujesz mistrzów w kompletnej ciszy. Nie. I to jej najczęściej słuchasz. Nie, to jest tak, że jeżeli się maluje muzykę, to muzyka pomaga. A tak naprawdę to w oderwaniu od szumów, od tych pracuję, w oderwaniu od tego, co mnie może rozpraszać.
No nie mam zbytniej zdolności koncentracji, w związku z czym muszę sobie jakoś radzić z tym, z tym moim problemem. Tak, tutaj myślę, że to Teresa komentuje, ale później to sprawdzimy, że pełne skupienie i zaangażowanie energetyczne jest w trakcie tej pracy. A powiedz mi, te ilustracje, które za chwileczkę Państwo też zobaczycie, związane z tańcem, czy te ilustracje powstają w trakcie spektakli, czy w jaki sposób? To kiedyś to robiłem tak, że bywałem na przykład w operze krakowskiej, bo akurat miałem znajomą z chóru, która mnie tam wpuszczała i sobie mogłem wszystko robić, ale w tym momencie to raczej oglądam to realizacje różne i bawię się tym. Jeżeli rysuję, ja używam fotografii, tylko z tym tylko, że to jest tak, że ja robię sesje zdjęciowe, i później poznaję daną osobę, a potem no, kompiluję z tego jakiś portret na przykład. To jest kwestia tego, że no właśnie, ja muszę malować w ciszy, a ciszę mam po 22 z reguły, to jest problem taki z organizacją tego. Kiedy byłem młodszy nieco, to oczywiście malowałem tak z natury, rysowałem przede wszystkim oczywiście, bo ja przede wszystkim rysownikiem jestem, bardziej niż malarzem. Rysowałem z natury i bawiłem się tym, ale no człowiek się zmienia. Ja też takim odludkiem raczej jestem, w związku z czym mam kłopoty tego typu. No to myślę, że większość z nas, kiedy pracuje, kiedy potrzebuje skupienia, to jednak robi to w jakichś określonych, powtarzalnych warunkach. Myślę, że niewiele. No taki rytuał trzeba stworzyć, żeby sobie. Żeby pomaga w tym szybkiej pracy dalej. Mimo iż na przykład przygotowanie do malowania u mnie to jest zabawa bardzo długa. To jest łącznie z tym, że układam pasjanse. Ułożę sobie pasjansa dwa razy i zabieram się. To mi pomaga w koncentracji, to żeby potem zacząć pracować ogniście i szybko. Bo jestem nerwowy i nie mogę wolno. To zapraszamy w takim razie w tej chwili do obejrzenia ilustracji związanych z muzyką i z tańcem. Autorem muzyki do tej prezentacji jest wspomniany wcześniej Ryszard Brączek. Thank you.
widzę, że w prezentacji wdarł się właśnie kocurek jakiś. Czy to był właśnie kot Nietek? Nie, to był kot Tolek. Kot Tolek. Znaczy w kolorze makrel. Tolek był aktorem Lekkiego Teatru Przenośnego, czyli trzeba wspomnieć, ponieważ on grał w jednej z sztuk naszych. Czy wczuwał się w rolę? To, powiem tak, on chyba to lubił, ponieważ on w ogóle lubił być w teatrze. Siedział, patrzył i oceniał chyba pozostałych aktorów. W pewnym momencie był wnoszony na scenę i odgrywał. I był noszony jakby na rękach. Ale były dwa momenty, bo on był przetrzymywany poza teatrem, na korytarzu miał swoje miejsce, czy w drugiej sali. Potem był wynoszony, przekazywany. Ale dwa razy miał problem. Bo pierwszy raz aktorka wyszła, żeby odebrać kota i wejść na scenę, a on akurat kuwał. I trzeba było czekać. Ona improwizowała, mówiła za sceną i czekała, że ten kot skończy. A drugi raz to po prostu zwiał. I tu nagle ona wychodzi, mówi, a dwie osoby gonią po korytarzu kota i próbują go złapać. I tak, ale ogólnie był dobrym aktorem. Widzę, że tutaj Teresa komentuje, że bardzo się wczuwał. Wszystkie koty grały w spektaklu, tylko on to naprawdę lubił, ale mimo wszystko jednak zdarzyło mu się pójść własnymi kocimi ścieżkami w trakcie. No bo było tak, że koty były na scenie, a on postanowił wchodzić na scenografię i chodził górą po scenografii. To było też, no to był jego większy popis. Czyli ale mieliśmy jeszcze ten, mieliśmy jeszcze na samym początku. Jaki to był spektakl? Tam były pierwsze to trzecia strona, tylko pierwsza wersja, jeszcze wcześniejsza wersja trzeciej strony, a drugie to było Mruczę, więc jestem, więc obecność kotów jak najbardziej usprawiedliwiona była. Super. To też były spektakle twojego autorstwa? Znaczy, większość spektakli jest mojego autorstwa, choćby z tego jednego prostego względu, że wtedy nie ma problemu ze zgodą na wystawianie i z ZAIKS-em, który tam możemy się jakoś dogadać. Ale graliśmy też Mrożka, Serenadę. Właśnie ta muzyka, którą słyszeliśmy Ryszarda Brączka, to była muzyka do Serenady Mrożka. Więc to nastrój taki piękny zrobiony. Poza tym graliśmy jeszcze to, co to Klis Agnieszki Osieckiej graliśmy. Przybory graliśmy, Serca o zmierzchu, piękny ten zestaw jego tekstów. No, ja nie mogę się doczekać, bo my, szanowni państwo, poznaliśmy się z Mirosławem w momencie, kiedy nastąpił totalna blokada i zakaz wychodzenia z domu. Poznaliśmy się w sieci. Właśnie. No, to bardzo śmieszne. Poznaliśmy się wtedy, kiedy nam zakazano. No właśnie. I zastanawiam się, kiedy będzie można obejrzeć wasz spektakl. Przygotowujecie w tej chwili dwie propozycje, które będą online. I czy to mniej więcej wyznaczone są terminy premiery, czy już możemy... To jest robota w ciemno, ponieważ tak naprawdę teatr to jest rzeczą ulotną. To powinno być oglądane na scenie.
piękne realizacje sceniczne, później filmowane, no tracą wszystko. Bo nawet ja osobiście byłem na Dziada z Swinarskiego i potem po latach zobaczyłem film z tego. To tam faktycznie to było zupełnie coś innego. I no, dlatego ja jestem zdania, że teatr powinno coś być pokazane i trwać potem w takiej naszej pamięci, a nie być rejestrowane, bo to już jest zupełnie inne zajęcie. To oczywiście poza reżyserią teatralną to jeszcze musi być taka reżyseria telewizyjna, gdzie ktoś, kto zna się na kadrze i ktoś, kto wie, jak to robić, będzie prezentował swoje umiejętności i wspomoże całość, ale to będzie coś innego, bo tak jak tutaj nawet na tym fragmencie zobaczyliśmy, tam są przeskoki, tam są zbliżenia i tak dalej, i robienie czegoś takiego jest czymś innym, nie ma tej pełnej koncentracji, bo zawsze można dubel zrobić, prawda? I my to wiemy, my staramy się, ale my to wiemy, że jak nam nie wyjdzie za pierwszym razem, to przerwiemy i zrobimy drugi raz, prawda? Także... No. Też kamera uchwyca troszeczkę nas w inny sposób i inaczej się kieruje uwaga widza podczas spektaklu, a inaczej podczas oglądania tego obrazu. I też niestety kamera widzi wszystko. A widz, jak przyjdzie na spektakl, a zobaczy coś, co jest, a może można uznać za defekt, to zapomni w ogólnym wrażeniu. A jak jest kamera, ona utrwala, później ci, którzy chcieli być nagrani, patrzą na to i mówią, co ja tu robię? Jestem krzyżakiem z zegarkiem. No choćby tak. Mirku, powiedziałeś przed chwilą o twoich inspiracjach malarskich, a chciałam cię też zapytać o twoje inspiracje do scenariuszy, do sztuk, które realizujesz. W jaki sposób? Ja od razu powiem, 70% całej tej mojej twórczości literackiej, znaczy dramatycznej, to jest obserwacja mojej własnej mamy. To jest najlepiej opisana osoba w dziejach ludzkości chyba, ponieważ była tak bogatą osobowością, że za każdym razem można było zobaczyć jeszcze coś nowego, jeszcze coś innego i tak. I tutaj, znowu w rozmowach, gdzie fragment zobaczyliśmy, to też była ona. I z tym portfelem i tak dalej. To... Ale ty byłeś z sobą? Nie, bo tu zauważmy, że tam są dwie osoby w tym samym mniej więcej wieku. Ja wiem, kim była ta druga osoba, ale nie chcę tutaj zdradzać. Czyli scenariusz zaczerpnięty częściowo z życia. No bo, ale jeżeli w ogóle coś piszemy, to tak naprawdę z tego, co nas spotyka, to jest za mało. Mamy ten folklor cały, czyli całe to wszystkie wydarzenia i tak dalej, a my to tylko układamy jakoś. Układamy według jakiegoś swojego prywatnego scenariusza, już który nie musi być z życia, ale ciągle ten materiał cały to jest otoczenie. Przynajmniej ja to tak robię w każdym razie. No bo oczywiście prawdopodobnie można jeszcze zupełnie inaczej, ilu jest ludzi, tyle jest sposobów na działanie, to samo działanie, prawda? Teresa podpowiada, że opisujesz prawie każdego człowieka. To jest jej wizja, że nie należy się przy mnie głośno odzywać. Wszystko się może znaleźć później. Pisane będą czyny i rozmowy. Nie, to nie tak działa, ale
Można się obawiać. Może być tam trochę prawdy. No ale tak jak przed chwileczką widzieliśmy w tym fragmencie, no myślę, że może tak się okazać, że rozpoznamy tam jakąś znajomą postać albo siebie. Ale nie, to jest tak, że często rozpoznają się w tych sztukach inni ludzie, bo wystawialiśmy kiedyś Szczęście i niektórzy ludzie byli wzburzeni, delikatnie mówiąc, że to za bardzo ich przypomina, ich sytuację życiową. A niektórzy się tym świetnie bawili i były nawet takie sytuacje, kiedy z widowni dogadywali tam, co ma ten człowiek robić, który siedzi i nic nie robi, a żona stoi, prasuje i mówi, co oni by zrobili z tą kobietą. Także, ale jak przy okazji wróciłbym do inspiracji, to bo poza tymi ludzkimi inspiracjami w malarstwie, poza tańcem, muzyką, poza malarstwem portretowym, to jeszcze maluje miasta. I tutaj, tu gdzie jestem, przede wszystkim teraz chwilowo mieszkam w Mysłowicach i fascynują mnie Mysłowice z wszystkimi ich zakątkami. W Chorzowie, Chorzów cały, mam całą duży cykl obrazów chorzowskich, Bochnię mam, ponieważ mieszkałem pod Bochnią, a dyrektor Muzeum Bocheńskiego tak mnie hołbił, jak mnie hołbią w HCK-u, czyli w Chorzowskim Centrum Kultury. Organizował mi wystawy, wysyłał mnie do innych miast, żebym malował inne miasta. To jest człowiek, który chyba najwięcej zrobił dla mnie w tej dziedzinie. To także poza tymi, co ja dziękowałem prywatnie, ja chciałbym jeszcze podziękować prywatnie panu Janowi Flaszy, dyrektorowi Muzeum Bocheńskiego. To ja już tak prywatnie wszedłem. To ja te prace związane z miastem, związane z architekturą i przestrzenią miejską, to będą one dostępne już po naszej rozmowie, bo ja chciałam jeszcze Państwu pokazać tą część plastyczną inspiracji, gdzie jeszcze pojawiają się postacie, gdzie pojawiają się portrety i ludzie z bliska. Ale proszę się nie zniechęcać, po naszej rozmowie natychmiast zamieszczę też właśnie film z obrazami miejskimi, a także tutaj może troszeczkę się zagrzebałam z tym, ale jeszcze pracę Mirosława można oczywiście oglądać na Facebooku. Już tu natychmiast je. Już Państwa tutaj skieruję, żebyście mogli je odnaleźć sobie. Cała galeria jest w Facebooku dostępna. A tymczasem zapraszam serdecznie na kolejny zestaw obrazów. Tym razem będą to ludzie i zwierzęta, a autorem muzyki jest wspomniany już wcześniej Wojciech Kiwer. Zapraszam serdecznie do słuchania.
Ale oczywiście kot Tolek. Tak, kot Tolek. Bardzo poruszają mnie twoje rysunki, twoje obrazy. Mam takie wrażenie, że zupełnie one są żywe i że za chwileczkę poruszą się w trakcie. Nawet jak oglądam tą animację, to sobie wyobrażam, że właśnie za chwileczkę jakiś nastąpi gest ze strony tych postaci. Dlatego właśnie wybrałam postacie przed tą prezentacją z miejskimi krajobrazami. Tylko jak popatrzeć na to, na liczbowe, jak te obrazy wyglądają, to portretów jest, no, nawet jeżeli to jest koło 100, to jest wszystko. A obrazów miejskich jest kilka tysięcy, prawda? Także to są wyjątkowe. I szczerze mówiąc, nie lubię tej części, znaczy nie lubię tego robić, bo to jest tak, że lubię efekt, bo jak efekt jest, jak coś się tam, jak coś wyjdzie, to zawsze cieszy, prawda? Ale samo to jest, dla mnie to jest zbyt męczące, to jest inny sposób koncentracji, to musi być absolutna koncentracja. A przy miastach można sobie trochę fantazjować. A no, zawsze lubimy trochę pofantazjować, prawda? Czyli ludzi starasz się przedstawiać bardziej wiernie? Czy o to... Ale nie, to nie o to chodzi, bo możemy tak zobaczyć, tak jak mówię, robisz serię zdjęć. Na wszystkich jest ta sama osoba, ale na każdym zdjęciu jest ktoś inny. Jest zestawienie dwóch zdjęć i może się okazać, że zupełnie są do siebie niepodobne. A wtedy z tego całego zasobu wypracowuje się to, kim ta osoba rzeczywiście jest. I nad tym pracuję, a jeszcze przerabiam czasem komputerowo te zdjęcia, żeby popatrzeć sobie na światło, na różne takie rzeczy. I tak przygotowany siadam i robię portret już. Czy nie tylko jednego zdjęcia, ale z takiego... Nie, no to jest tak, że no, przychodzą czasem do mnie ludzie, mówią, dam ci zdjęcie, no w prezencie chcę dać obrazek i narysuj mi. I to jest najgorsze, co mnie może spotkać. Ja czasem takie coś robię nawet, ale to jest, no nie znam człowieka, nie wiem jak no samo to, że człowiek rusza głową i ja wiem, jak rozpoznaję go wtedy dopiero. Rozpoznaję kształt całości, prawda? A tu mam płaski obrazek i ja to odtworzę, ale to nie jest, to jest taka praca trochę, no... Mogę odtworzyć, mogę szybko odtworzyć, na przykład jak dostanę jakieś zdjęcie któregoś z wnuków. Ja ich znam dobrze, prawda? I wtedy to zdjęcie jest jakby przypomnieniem tego, co doświadczenia całego, które mam z daną osobą i wtedy mogę się w to pobawić i to mogę się pobawić bardziej z przyjemnością niż, a jak
ktoś na przykład chce zakupić u mnie taki malowany z jednego zdjęcia, to dzielę cenę na dwie części. 1/10 to jest narysowanie tego, a 3/4 to jest ratowanie mojego morale, bo ja tak szpetnie klnę przy tym. I za ratowanie mojego morale to 90% ceny idzie. To droga sztuka w takim razie. Ja, szanowni państwo, dodaję tutaj w komentarzach jeszcze raz to, co przed chwileczką oglądaliśmy, czyli portrety, które przygotował Mirosław. Dodaję też w komentarzu link do Lekkiego Teatru Przenośnego, gdzie serdecznie myślę, że mogę, Mirosław, w twoim i Teresy imieniu wszystkich zaprosić. Tam dzieją się przeróżne rzeczy. My poznaliśmy się przy okazji takiego cyklu, gdzie zapraszaliście różnych wykonawców, różnych pisarzy, różnych autorów wierszy, wierszyków, bajek. Zapraszaliście do takiej współpracy, gdzie wy odczytywaliście różne prace, gdzie zapraszaliście też do odczytywania ich i tym sposobem realizowaliście te spotkania właśnie w przestrzeni online. I jak się okazuje, bardzo ciekawe mogą być skutki tych wszystkich spotkań. Można się poznać i zaprzyjaźnić. No i to było tak, że jak nas zamknięto, to poznaliśmy mnóstwo ludzi, prawda? I współpracowaliśmy, bo jeszcze ten Światowy Dzień Głosu mieliśmy wspólnie webinar i to było no, bardzo sympatyczne doświadczenie. Dlatego zostaliśmy do dzisiaj trochę bardziej w internecie, chociaż ciągle ciągnie nas do żywego kontaktu, ale z konieczności jesteśmy w internecie i to chyba się już za bardzo nie zmieni, że będziemy tu musieli być, prawda? Będziemy musieli na to. Dla mnie to jest ogromna korzyść, bo jednak z daleka mogę obserwować, czym się zajmujecie i chociaż taki spektakl, który nie jest na żywo, tylko jest odtwarzany, to na pewno, tak jak mówiłeś wcześniej, nie jest to taka głębia, nie ma tutaj wielu wrażeń, ale jednak jest to namiastka sztuki, którą mogę obejrzeć, pomimo tego, że jesteście daleko. No i to jest to, że my się teraz uczymy dopiero nagrań, a teatr robimy już od 22 lat, w związku z czym to jest nam bliższe. To po prostu lepiej znamy i dlatego jest nam bliższe. No ale też takie nowe kroki. Teatr dostępny w tej chwili naprawdę już dla każdego, bo nawet nie trzeba wychodzić z domu. No ale powiem tak, że teatr nie jest zjawiskiem takim, które każdy dostrzega. I zastanawiam się, jakby, co by się stało, jakby w jedną noc wszystkie teatry zniknęły. Ile osób by zauważyło to w ogóle? O, chyba wiele. Myślę, że to jest jednak jakaś elitarne zjawisko, to przychodzi. Jak mieszka się w takim mieście jak Chorzów i chodzi się do teatru, to spotyka te same osoby. Ciągle są znajomi, ciągle są... Zawsze się kogoś spotka, czyli że to jest tak, jak kiedyś mieszkałem w Krakowie i jeszcze w latach 70. i jak się szło do kawiarni, spotykało się kogoś, bo wtedy chodziliśmy trochę po kawiarniach, no takie czasy były. I spotykało się kogoś i zaczynało się rozmawiać z tym kimś, to się miało zawsze wspólnych znajomych. Bo to są ci sami ludzie, te same miejsca ciągną do siebie i tak to trwa. Spotkania podobnych dusz. Podobnych dusz, tak. Myślę sobie, że
Mam taką nadzieję, że już niedługo będziemy mogli wyjść do teatru, że wy będziecie mogli wyjść na scenę i będzie można was posłuchać, pooglądać, poznać te wszystkie postacie, które przemyślałeś w swoich scenariuszach, ale tak sobie wyobrażam, że możliwe, że dzięki temu, co wydarzyło się teraz, że jesteśmy online, tak dużo już czasu to trwa, tak sobie wyobrażam, że może to jednak zaskutkuje rozwinięciem tej naszej widowni, że wy dotarliście ze swoją pracą do nowych odbiorców. I no, ja jestem tym nowym odbiorcą waszym i bardzo chętnie przyjadę na spektakl i nie wiem, czy wybrałabym się tak do Chorzowa, gdyby nie to, że właśnie spotkaliśmy się w sieci. Ale ja nie mówię, że to jest złe, bo to jest tak, że przypadkowo w tym internecie, który jest przepełniony i zapchany wręcz, i to jest taka mieszanka wszystkiego absolutnie, ale można tam odgrzebać, co się dzieje w zupełnie innych miejscach, dzięki temu, że w tym momencie trzeba się pokazywać w internecie, bo to jest najprostszy sposób dotarcia do ludzi. My teraz dostrzegamy, co się gdzie dzieje i że dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy, a że to są nisze, że to są jakieś zamknięte kręgi i trudno im wyjść. A dzięki internetowi ja w tym momencie znam kilka takich miejsc dodatkowych, których bym nigdy nie poznał, gdyby nie było tej sytuacji obecnie, prawda? No, miejmy nadzieję, że zacznie się już niedługo wszystko normować, ale że pozostanie dla nas właśnie ta przestrzeń, gdzie... Że ciągle się będziemy jeszcze my spotykać, prawda? No właśnie. Ale ja mam taką nadzieję i tak sobie to w głowie powoli układam, że właśnie, żeby właśnie jednak zacząć już gdzieś przemieszczać się, żeby też może częściowo poprowadzić chociaż podcast na żywo, czyli spotkać się bezpośrednio z moimi rozmówcami. Kto wie, może to się uda, jak to organizacyjnie będzie można przeprowadzić, jak to będzie z tym... Łatwiej się spierać na żywo w ogóle. No właśnie, miejmy nadzieję, że do tego będziemy mogli wrócić. Szanowni Państwo, moim dzisiejszym gościem był Mirosław Orzechowski. Zachęcam do oglądania jego stron, może do wybrania dla siebie jakichś jego prac, kto wie. Myślę, że tutaj jest możliwe dogadanie się. Ze mną się można dogadać. Ja w kolejnych podcastach zapraszam na spotkanie już w przyszłym tygodniu z Julią Laskowską i Olgą Maroszek. W kolejnym tygodniu z Agatą Kamykowską i z Martą Mietelską-Topór, czyli duetem Crash on Trash, a w ostatki zapraszam serdecznie na spotkanie ze Zdzisławem Kwapińskim. Myślę, że będzie muzyczka pod nóżkę i będzie może właśnie coś do tańca i właśnie w atmosferze ostatkowej. Dziękuję serdecznie Kulturze w Kwarantannie za gościnę w przestrzeni tutaj naszej wizualnej, którą możecie oglądać jednocześnie w Facebooku, jednocześnie w YouTubie. Jeżeli macie ochotę podzielić się naszą rozmową z innymi, to zapraszam serdecznie do udostępniania. Jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć Barwny Podcast albo Kulturę w Kwarantannie, to informacje, jak to można zrobić, są zawarte w opisie do tego filmu. Dziękuję jeszcze raz, Mirku. Ja również dziękuję i żegnam. Do zobaczenia, bo raczej tak powinniśmy powiedzieć. Tak jest. Do zobaczenia i do usłyszenia już niedługo. Miłego dzionka. Dziękuję.